Witamy w Parku Przyrody Janbaru. Zostawcie to. Janbarskie wodniki prowadzą nocny tryb życia i są nielotne. Ośrodek został opuszczony. Coś się tu wydarzyło. Musimy być ostrożni. Jeśli odeszli, gdzie jest mój ojciec? Za mną. Podczas budowy ośrodka wywieziono stąd olbrzymie ilości ziemi. Myśleli, że są sprytni. Ośrodek ma podziemne poziomy. Wciąż się wahacie? Pośpieszcie się, bo myszy zainfekują całe miasto. Niestety, jedyna dostępna nam opcja to plan D. Jeśli będziemy zwlekać, opinia publiczna dowie się o myszach. Zgoda. Cudownie. Armia znów nie zawodzi. Genialna decyzja. Żałuję, że nie ma innego wyjścia, panie Arziano. Ta operacja może zdecydowanie pogorszyć nasze stosunki z Japonią. Proszę nie zaprzątać sobie tym głowy. Liczy się tylko rozwiązanie problemu myszy i Delta 6-7. Jeśli spapracie tę sprawę, polecą głowy nawet waszych przełożonych. Sierżancie Brickman, kod Tango Alfa Echo 0304. Rozpocznijcie przygotowania do planu D. Yes, sir.
Gdzie jest mój ojciec? Szukam go. Myślisz, że Saya znalazła tatę? Nie wiem. Kiedy odzyskamy tatę, wszystko wróci do normy, prawda? To znaczy, wrócimy do domu, bo nawet z nikim się nie pożegnaliśmy. Wrócimy. Na pewno. Jak żeśmy się w to wpakowali? Sam nie wiem. Nagle zaczęły nas gonić jakieś dziwne potwory. Co takiego? Co się stało? Armia planuje zmasowany nalot na Yanbaru. Co? Nalot? Powiadomiła pani Saję? Ktoś zakłóca łączność wokół ośrodka. Armia zablokowała dojazdy. Nie ostrzeżemy ich. Pojadę na motocyklu. Co? Nie zawiodę jej. Saya, zaraz tam będę. Divy jeszcze tu nie ma. Znalazł pan coś? Armia próbowała tu hodować kiropterany. W jakim celu? Według naszych ustaleń, do czasu wojny w Wietnamie aktywność kiropteranów była sporadyczna. Po wojnie nasiliła się dramatycznie. Nie wiemy dlaczego. Kiropterany pojawiały się jednak wyłącznie w obszarach konfliktów międzynarodowych. Wietnam, Środkowa i Południowa Ameryka, wojna w Zatoce, wojny domowe w Afryce. Było ich aż tyle? Tak. Brały w nich udział wojska amerykańskie. Dlaczego? Utrzymywały bezpieczeństwo, prowadziły działania odwetowe, walczyły o demokrację. Powody zawsze były inne, lecz za każdym razem chodziło o podporządkowanie sobie wrogów. Interesujące, że wraz z wojskami amerykańskimi zawsze pojawiały się doniesienia o atakach kiropteranów. Co więcej, wojska amerykańskie zawsze wyruszały z jednej bazy na Dalekim Wschodzie. Czyżby? Tak. Okinawa. Przybyliśmy do Yanbaru odkryć prawdę. Delta 6-7. Delta 6-7. Walcz. Dobądź miecza. Come on, let's move it. Wycofujemy się. Hurry, we need to find George. Musimy odszukać George'a.
Jesteśmy tu uwięzieni. Przepraszam. Jeśli nie będziesz zabijać, zginiesz. To pole bitwy, na którym nie ma litości. W obliczu zagrożenia życia musisz walczyć. Nalot rozpocznie się za 2 godziny. Niestety, nie mogę zostać i podziwiać fajerwerków. Kwatera przenosi mnie do następnej lokacji. Zmywa się pan? Nie jestem tu już potrzebny. Życzę powodzenia. Towarzyszu w zbrodni. Au revoir, commander. Cicho tu. Take this. Weź to. You'll have to run to the yellow. Pobiegniecie do windy. Many of my colleagues have died. Wielu naszych towarzyszy zginęło, by chronić te informacje. Musicie je stąd wynieść. At all costs. But what about you? A co z tobą? I'll tell you what. Oto mój plan. Gotowa? Hurry, be szybko za mną. Not deep enough. Za płytko. George! That is what nikt nie skrzywdzi mojej córki. Tato, to ty. Jeszcze mnie nie pokonali. Dobrze, że zostawiłaś Kaja i Riku. Jak poważne są twoje obrażenia? Obudziłem się całkiem zdrowy. Słyszałeś kiedyś o Delta 67? Podali mi to w kroplówce. Delta 67. A zatem słyszałeś. Louis? To ja, Kai. Nie strzelaj. Kai? Gdzie Saya i reszta? Nadal w środku. Julia powiedziała, że ośrodek zostanie zbombardowany. Jesteś pewien? Nie mogę się dodzwonić. Muszę ich ostrzec. Żałuję tylko jednego. Nie poznałem tego samuraja. Wait! Chwila! Dlaczego winda jedzie do góry? Nie wiem. Teraz jedzie na dół. Wkrótce tu będzie. Na co czekasz, Saya? Ja... Musimy je odeprzeć.
Udało się. Saya! Saya! I can't move. Nie mogę się ruszyć. Ty paskudna ropucho. Ojcze, George. Dad? Tato. Can't be. To niemożliwe. Get out! Uciekajcie, zrzucą tu bomby. Jeszcze tego nam było trzeba. Oh, Kai. Kai. Oh, no. O nie. It can't be. Tylko nie to. Kai. Kai. You're to here. Ty? Oh, father. Ojcze. Just in time to say. Pożegnajmy się. Before long. Wkrótce zamienię się w potwora. Jak Forrest. As my wounds. Moje rany się goją. I can feel it. Czuję, że tracę rozum. I'm losing my mind. Saya, you're going Saya, to have to ty musisz to zrobić. Only your blood. Tylko twoja krew niszczy te potwory. You must mix Zmieszaj swoją krew mine. Z moją. Then I can die. Bym umarł jako twój ojciec. Your father. Saya. Twój wybór, Saya. Wait! Can't someone Nie można nic zrobić? Damn it. Do diabła. Cholera. Damn it to hell! David. David, Please. Proszę, of course. Oczywiście. Saya, Saya, time is running mam coraz mniej out. Czasu. You'd better hurry. Pośpiesz się. I can't Nie mogę. I can't. Nie zrobię tego. Saya, Saya, I am still your wciąż father. Jestem twoim ojcem, prawda? Tak. Kai. Kai, don't cry. Nie płacz. You're the man. Teraz ty jesteś głową rodziny. Take good care. Opiekuj się bratem i siostrą. I will. Obiecuję. Saya. Saya. Wherever your life. Gdziekolwiek zabierzecie życie, słuchaj głosu serca. You must learn. Pogódź się z przeszłością. A w sytuacjach bez wyjścia powtarzaj sobie, jakoś to będzie. Żyj dniem dzisiejszym, ale myśl o jutrze. I uśmiechaj się. Dobrze. To nie. Ojcze. Żyj dniem dzisiejszym, ale myśl o jutrze. I uśmiechaj się.
Chyba nie traci kontroli. Nie, przypomniała sobie, kim jest. Już wie, że musi walczyć, by chronić to, co ważne.